z daleka Arpadchazji, Szenter Zebet Emleke, czyli Święta Elżbieta Węgierska, marka Gregle się pisze. Coś niesamowitego, co za róża. Super zdrowa. To jest jej drugi rok, wyobraźcie sobie. To jest taka róża parkowo pnąca. Zobaczyłam gdzieś tam na stronach Rose Book i tak mi się spodobała, że postanowiłam kupić. Na początku kupiłam jeden krzew i zamierzałam czekać, aż się rozrośnie. Ale mąż mówi, no co będziesz czekać, od razu kup trzy. No i tydzień później kupiłam następne dwa. Jeden z nich rośnie troszkę mniejszy, dlatego o, tutaj po prawej stronie, gdyż zalęgły się mrówki. W tamtym roku zobaczyłam, że liście żółkną i w ogóle jakoś tak zaczęła marnieć. Podlałam, zobaczyłam właśnie, że taki pyłek ziemi jest tak dużo przy nasadzie róży i mnóstwo mrówek. No musiałam podsypać trucizną na mrówki, bo zrobiły sobie pod spodem gniazdo. Bardzo szybko doszła do siebie. W ciągu 2 tygodni odzyskała wigor, no ale jest mniejsza. Wam pokażę, jakie kwiaty cudnej urody. Pachnie owocowo. Takie płaskie rozety. Kwitnie już od tygodnia i coraz to wypuszcza nowe kwiaty, a stare jeszcze nie opadają. Wygląda cudnie. Rozeta taka płaska, jak z obrazów. Zobaczcie, jakie cudeńko. To jest jej drugi rok, bo posadziłam na jesień, także w tamtym roku to był pierwszy rok, sezon i teraz drugi. Bardzo zdrowa, mimo że w tym roku niechcący mąż podlewał trawniki i wiatr się zmienił i podlał też róże. Troszkę była kropkowana, wydawało się, że będzie chora, ale przeszło jej. Ma taki jakiś potencjał samoleczenia, że tak powiem. Patrzcie, ile tu będzie pąków. Pączki takie różowe, kształtne. No i ta rozeta też na tyle dłoni Wam pokażę, jakie duże kwiaty. Tak myślę, że 10-12 cm. Może 12 nie, ale 11 na pewno. Prześliczna. Dostała miejsce takie przy wjeździe do domu, także będzie widać gości. No tutaj widzicie dopiero jakieś pojedyncze kwiaty, te pierwsze satelity na zwiady, które idą, a tu będą w pąku i później bardzo długo się trzymały. Nawet wydaje mi się, że około 3 tygodni. Odporna na deszcz, odporna na suszę. Po prostu róża idealna. Zaczęła już kwitnąć z miesiąc temu i dopiero widzicie pierwsze kwiaty obrywami. Znaczy to już jest jej drugie kwitnienie oczywiście. Pierwsze było jeszcze obfitsze, ale drugie też niczego sobie będzie. Mark Gergely wyhodował ją w 1988 roku. Ma w dorobku ponad 600 odmian róż. Jeśli choć część jest tak piękna jak Święta Elżbieta, to mogę Wam polecić
tego hodowcę, róże tego hodowcę. Planuję jeszcze kupić kilka róż, może właśnie w miejsce tych gonneroza, które mi tam zjadły jakieś robale, nie wiem, karczownik. Spróbuję tam wykopać większe doły, uzdatnić dobrze glebę. Oprócz tej rodzimej dodam jeszcze kompostu, dodam obornika prawdziwego. Zawsze kupuję na wiosnę przynajmniej dwie przyczepki tego obornika. Kładę je na takiej folii budowlanej. Przykrywam drugą częścią tej folii i leży sobie aż do jesieni i później mam na, do obkładania róż, do obkładania zagonów tam w warzywniku. Także się bardzo ten obornik przydaje. I też jak widzę, że jakaś róża słabsza jest, to też w sezonie w lipcu, tak blisko korzeni, w promieniu tam 20-40 cm obkładam pod korę, tak wsuwam i przykrywam z powrotem korą. Podlewam i najczęściej to tak, takie, no, wzbogacam, że tak powiem, to podłoże, nie? Które jest pod spodem, także od razu jakieś tam mikroorganizmy się lepiej rozwijają, od razu widać, że róża odżywa. Tak zrobiłam w przypadku róż angielskich Shropshire Red. Ta akurat nie potrzebowała tego rodzaju zabiegów. W pierwszym roku w ogóle jej nie dawałam żadnego nawozu, oprócz właśnie tego dołu zaprawionego kompostem i bez obornika było, tak, tylko sam kompost. A przy końcu sezonu to wlałam jej chyba tego humusu Active Papka troszkę. Tam szklankę się daje na 10 litrów. To jest taki polepszacz glebowy. Także on nigdy nie zaszkodzi, można go używać aż do października. A w tym roku to już dostała normalne nawożenie. Czyli w marcu, jak obcinałam niepotrzebne, skracałam pędy, to dostała nawóz ten wolnodziałający substrala i z dwie garści obornika takiego granulowanego. Ale zobaczcie, jaka pięknotka. Warto. Na słonecznym miejscu u mnie rośnie. Słońce ma przez 100% dnia. Zresztą większość róż lubi słońce. Jedynie te róże historyczne czy jakieś inne, to tak, czy ciemne, o właśnie, ciemne róże, takie o bordowych kwiatach, wręcz fioletowych, to one muszą mieć takie stanowisko lekko ocienione, ale nie w cieniu, no bo wiadomo, wtedy gorzej rosną. Choć jest tam parę róż, które nawet mogą rosnąć od północnej ściany budynku. Na stronach szkółek często są takie zakładki, tam są opisane róże cienioznośne, czy na, no jakoś tak są określane, lub na jakieś cieniste miejsca i tam są pogrupowane róże w ten sposób, że możecie sobie zawsze dobrać róże odpowiednio do stanowiska. Bo to w sumie jest najważniejsze. Najpierw dobrać róże do stanowiska, no wiadomo, kolor, odcień sobie dobrać, no i będziecie wtedy zadowoleni. Tutaj róża rośnie niedaleko od tulipanowca. To jest taka odmiana Aurea o krasych liściach. Kwit już od 5 lat zaczął kwitnąć. Po 10 latach kwitnie już co roku. Fajne takie drzewo. Będzie wielkości dębu. Posadziłam je odpowiednio daleko od budynku w razie burzy, żeby dom był bezpieczny. Bo nigdy nic nie wiadomo. Ale piękne drzewo. Jeszcze nie mogę uwierzyć, że nie tak dawno tutaj stroiliśmy światełka na tym tulipanowcu na święta. Ubieraliśmy to drzewko w światełka. 3 lata temu to było. A teraz taki olbrzym. Większe, mniejsze, takie bardziej symetryczne. Troszkę układem płatków przypomina mi tą Austinkę Grace.
tylko tamta jest taka morelowo-pomarańczowa. Ale kwiaty cudnej urody. Naprawdę cudnej. I tak jak mówiłam, pachnące. Taki przyjemny owocowy zapach. Duża róża, także no, to nie jest róża do małych ogrodów. Myślę, że przy bramce dobrze by spełniła swoją rolę, tylko oczywiście posadzić ją tak z co najmniej metr od tam, gdzie będziecie przechodzić, bo rozkłada się, po prostu jej pędy rozkładają się na boki. No nie wiem, jakby wyglądała taka przymocowana bardziej pionowo, czy tak samo obficie by kwitła. Ja mojej pozwalam właśnie tak swobodnie zwieszać swoje pędy. Dzięki temu kwitnie wprawdzie na czubkach, ale w dużej ilości. Bo róże jak się przechyli, to wtedy wypuszczają więcej tych pęków kwiatowych. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Mało ma, o właśnie, mało ma kolców. Także też nadaje się na takie miejsca przy placu zabaw dla dzieci. O tutaj to ani jednego jakiegoś kolca nie ma. Także takie sporadycznie, gdzieś tam jakiś kolec. Ale generalnie można powiedzieć, że to jest róża bez kolców. Także róża ideał. Róże tego hodowcy do niedawna nie były zbyt popularne. Pierwsza właśnie, która się tak przebiła do świadomości bicieli róż, no to właśnie ta Święta Elżbieta. Widziałam ją w ogrodach Kassel, gdzie inne róże słabiej tam kwitły, miała takie nieciekawe stanowisko. Wtedy nie zrobiła na mnie dużego wrażenia, choć widziałam właśnie, że kwitła dużo obficiej niż inne róże, ale no, tak gdzieś pod drzewami rosła. Dziwiłam się właśnie, że taka jest popularna. Ale teraz jak ją mam, to się nie dziwię. No, cudeńko. Także namawiam was, jak macie więcej miejsca, no nie musicie sadzić tak jak ja od razu trzech. Bo ja mam taki nieposkromiony apetyt na róże. A mam dużo trawnika, więc sobie nieraz pozwalam, szaleję. Tutaj taką rabatę mąż mi wyciął z trawnika. Wysypałam tą korą drobnoziarnistą. Chwasty się nie przebijają. Bardzo sobie chwalę tą korę. Tylko od razu trzeba dać więcej tej kory. To nie może być centymetr czy dwa. Także od razu dać tak 7 cm tej kory i faktycznie te chwasty to gdzieś sporadycznie jakieś pojedyncze usuwam. No, ciekawa jestem, jak będzie wyglądała za 2 lata, bo już teraz prezentuje się niesamowicie. Normalnie to róża by miała 4 lata i dopiero tak wygląda jak ona po 2 sezonach. No, zobaczcie jeszcze tutaj. Od samego dołu kwiaty. Hodowca niestety już nie żyje, nie stworzy nowych róż. Czytałam na stronie Mariana Sołtysa, Moje róże, moja pasja, że wykupił 2 hektary pola, no i tam właśnie te wszystkie swoje nowe róże posadził, które wyhodował. Teraz one są przenoszone do jakiegoś pałacu, do ogrodu w jakimś pałacu, a pole ma być sprzedane.
Widzicie, od samego dołu kwiaty. I nawet leżą jeszcze. A to jest drugie kwitnienie, przypominam wam. Nie pierwsze. Tym razem towarzyszyła mi brudka. Moje koty, nie wiem dlaczego, ale bardzo lubią leżeć pod różami. Może dlatego, że tu jest sucho, wyścielone korą, jest cień, ale nie za głęboki. Także bardzo im te miejsca wszystkie pasują.